Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Tak jak zapowiadałem, po chyba niezwykle ciekawej rozmowie z profesorem Janem Żarynem, teraz Kuba Maciejewski. Kuba jest w Kijowie. Dzień dobry, Kubo. Dzień dobry, Wojtku, witam Państwa. Cześć, Kubo, widzę, że jesteś już chyba jesteś bardzo zmęczony. No, od wielu tygodni jesteś na Ukrainie, od wielu tygodni przekazujesz nam, widzom telewizji w Polsce.pl, ale także portalowi w Polityce.pl i tygodnikowi sieci to, co się tam dzieje. Byłeś podobno wczoraj w Charkowie, tak? Wczoraj czy przedwczoraj, bo już się gubimy, zmieniasz często miejsca i to bardzo dobrze. Kuba, nasz Javelinie na Ukrainie, powiedz, gdzie w tym momencie jesteś? Chyba w Kijowie, tak? Tak. Tak, jestem, drodzy Państwo, w Kijowie. Byłem chyba 5 dni w Charkowie, w mieście, które jest drugim po Mariupolu najbardziej bombardowanym miastem na Ukrainie. Charków jest miastem, które zadało straszny cios Rosji, ponieważ 8 lat temu prawie się udało zorganizować Charkowską Republikę Ludową, czyli tą rzekomo separatystyczną republikę, która byłaby prorosyjska. Okazało się, że Charkowianie jej nie chcieli. I Rosjanie chcieli powtórzyć ten numer z większą skutecznością podczas tej inwazji. No i okazało się, że Charków jest twardo proukraiński. I to był bardzo prestiżowy cios dla armii rosyjskiej, dla rosyjskiej propagandy. Charków się broni. Na Charków naprawdę lecą rakiety, bomby. No myślę, że trudno sobie Państwu wyobrazić, jak to jest żyć w mieście, gdzie wyjeżdża się rano do sklepu, czy wychodzi się rano na spacer i widzi się, że sąsiedniego budynku, który jeszcze wczoraj tu stał, już po prostu nie ma. 1000 budynków w Charkowie zniszczonych i kolejne bomby lecą. Ja widziałem, nawet wczoraj byłem świadkiem uderzenia rakiety w kolejne domy mieszkalne w miejscowości Sautivka. I ta trwoga, która spadła na cywilów, nie sprawiła, że oni chcą się poddać. Charków naprawdę walczy. Kuba, Charków jest też był ważny też dla Rosjan, chociażby wracając do czegoś, co Stalin nazwał wojną ojczyźnianą, prawda? To taki miasto symbol. Zresztą Kijów podobnie, choć w nieco innym znaczeniu, zwłaszcza z pierwszego etapu operacji Barbarossa, ale rzeczywiście Charków też takim symbolem dla Rosjan. Widać, że Rosjanie chcą przejmować miejsca właśnie szczególne, symboliczne, prawda? Ten taki kompleks stalingradzki, bym wręcz powiedział, jeśli chodzi o podejście armii rosyjskiej do tego, jakby nie było taktycznego również problemu. Ja rozmawiałem z wieloma oficerami na północnym i na wschodnim froncie wokół Charkowa, bo Rosjanie próbują tam okrążać z tych stron bardzo nieskutecznie. Rozmawiałem i wszyscy mają, ci oficerowie, taką głęboką satysfakcję, uśmiechają się pod nosem, no i z przekleństwami, których nie wypada mi tutaj powtarzać, mówią: myśleli, że przyjechali do nas w gości Rosjanie. No i sporo się zdziwili. Więc nawiązując też właśnie do tego pytania, które widnieje w tej części programu Gorące Pytania, no to jest też tak, że Ukraińcy palą się do walki. Był taki moment kryzysu w pierwszych dniach wojny, gdzie strach i chaos sprawił, że gdyby Rosjanie byli skuteczniejsi, mogliby złamać ducha oporu. To był krótki motyw, krótkie okno możliwości dla Rosji, w które Rosja ze swoją nieudolnością nie wskoczyła. A teraz im bardziej w las, tym więcej drzew. Im dłużej będzie trwała tam wojna, tym wścieklejszy opór będzie Ukraińców. Każda kolejna zbrodnia rosyjska odbije się jeszcze większą determinacją ze strony Ukraińców. Ja dzisiaj na portal polityce.pl wrzucę tekst, proszę Państwa, o fanatyzmie. Naprawdę o fanatyzmie niektórych Ukraińców, jeśli chodzi o obronę swojego kraju. Są takie miejsca przygotowywane przez obronę ukraińską, że naprawdę będziemy Rosjanom współczuć, jeśli tam dojdą. Ludzie, którzy czekają z granatami w rękach. Zabraknie im broni, będą mieli koktajle Mołotowa, zabraknie koktajlów Mołotowa, będą zębami przegryzać tętnicę najeźdźcy. Naprawdę, determinacja, jakiej świat XXI wieku jeszcze nie widział. Portal Onet w swoich przedrukach rosyjskich mediów, widzę, też bardzo żałuje rosyjskiego soldata, a ten Gruz 200, bo tak nazywa się ładunek z trupem rosyjskiego żołdaka. Oby tego gruzu 200 było nie 200, a 200 tysięcy. Mam nadzieję, że się tego doczekamy. Kuba, no właśnie,
wrócę podobnie jak ty do naszego pytania, czy Ukraińcy doczekają się wsparcia NATO? Oczywiście, co NATO mówi, to ty wiesz, my wiemy, prawda, jest to w mediach, ale czy Ukraińcy jeszcze wierzą, oprócz pomocy Stanów Zjednoczonych, bo ona prawdopodobnie w przyszłym tygodniu dotrze na Ukrainę, oczywiście dociera cały czas, nie łudźmy się, ale taka już oficjalna, pełna, czy oni jeszcze wierzą, że świat jest w stanie coś zrobić? Ten świat, który, przepraszam, ale w moim zdaniem patrzy zupełnie na zimno, na dramat dzieci z Mariupola, na mordy w Charkowie, na to, co się działo jeszcze chwilę temu wokół Kijowa i pewnie dzieje się nadal. Czy jeszcze wierzą w tę pomoc? Chyba nastroje się faktycznie trochę zmieniają. Ukraińcy przyjęli jakby do wiadomości, że NATO nie będzie miało odwagi zamknąć przestrzeni powietrznej nad ich krajem, co w ogóle zmieniłoby oblicze tej wojny. Rosjanie bez wsparcia lotniczego, bez tych ostrzałów powietrznych, po prostu byliby zbieraniną meneli, których pognałoby się już nawet kijami. Więc Ukraińcy się powoli z tym godzą, ale czekają nadal na broń. Drodzy państwo, jadąc przez wschodnią Ukrainę, jechałem często wioska po wiosce i widziałem miejscowości, no bo broń poszła głównie na front, bo broń poszła tam, gdzie Rosjanie nacierają, i w tych miejscowościach ciut dalej, poza główną linią natarcia, czasami broni brakuje. Ja naprawdę widziałem patrole trzyosobowe, gdzie był jeden karabin na trzy osoby, a reszta miała naprawdę chociażby kije bejsbolowe. Więc gdyby każdemu z nich dać karabin, każdemu z nich dać, jak to mówi się po rosyjsku, oróże, broń, tak? No to po prostu... No wyobraźcie sobie państwo, no kilkanaście milionów mężczyzn z bronią, wściekłych na okupanta, żądnych sprawiedliwości, żądnych wyrzucenia najeźdźców. I tutaj po prostu jakby nie ma wątpliwości. Jest w Charkowie, widziałem taki napis przygotowany spontanicznie przez żołnierzy, napis w stronę rosyjską, orki. Zwracają się Ukraińcy do Rosjan, jak do tych negatywnych postaci Tolkiena, do postaci z Mordoru. Orki, wybierajcie. Albo idziecie do niewoli, albo, to co ty, Wojtku, powiedziałeś, albo gruz 200, tak? Więc do tego, no, ten duch walki jest tutaj naprawdę, naprawdę niesamowity. I to jest dla mnie wręcz dziwne, że NATO mogłoby się rozprawić ze swoim wrogiem w myśl prawa międzynarodowego, z wrogiem, który sam popełnił błąd, atakując Ukrainę, mógłby się rozprawić z tym wrogiem nie swoimi rękami, w białych rękawiczkach, dostarczając tylko i wyłącznie broń. To tak niewiele. Ja już nie mówię o tym, że byłyby aspiracje, aby naprawdę Rosję zneutralizować na 100 lat do przodu. Tak. Ale teraz można bohaterstwem Ukraińców, przesłaniem im wojska, rozwiązać problem wojny za naszą wschodnią granicą. Kuba, nigdy NATO nie było tak blisko tego, i to na własne życzenie przecież Rosji, słusznie mówisz. Dziś i jutro prezydent Stanów Zjednoczonych będzie w Polsce, będzie w Rzeszowie, prawda, przy bazie amerykańskiej. Naprawdę dwa kroki, można powiedzieć, od Ukrainy. Myślisz, że ta wizyta coś da Ukrainie? Czy Ukraińcy, ja oczywiście, są zajęci czymś innym niż wizytą starszego pana w Europie Środkowo-Wschodniej, ale generalnie myślisz, że to coś da, że to w jakiś sposób da Ukraińcom nadzieję? Może Putin się czegoś przestraszy? Wybacz mój naiwny optymizm, ale ten program tego czasami wymaga. Ale właśnie, dobrze, bo często mówimy o tym, co myślą Ukraińcy, ale trzeba też powiedzieć, jak panicznie Rosjanie boją się tej misji pokojowej NATO, którą zaproponował w Kijowie Jarosław Kaczyński. Drodzy państwo, wszystkie te histerie o tym, że to nas wplącze w wojnę, wszystkie te histerie, że to spowoduje atak jądrowy Rosji na Polskę, dowodzą właśnie tego, że tak nie będzie. Rosja, no, zgodnie ze starą chińską sztuką Sun Tzu, sztuką wojny, zapowiada odwrotnie to, co by chciała zrobić. Rosja nie ma sił zdobyć małej miejscowości Sumy w północno-wschodniej części Ukrainy, a co dopiero wypowiedzieć wojnę nuklearną reszcie świata. Ludzie, to się nie stanie, to jest straszenie, i dowodem na to właśnie są te takie postacie w polskiej scenie publicznej, które urabiają nas na korzyść rosyjską. Mamy te takie media, te takie w realu, nie w realu, bo to jest taki real, wiecie, i oni tam straszą, Morawiecki nas chce ciągnąć wojnę, a pamiętamy, co to była Ukraina. Typowo rosyjska narracja, ponieważ... Coś nam przerwało, drodzy państwo, no, warunki techniczne są, jakie są. Kuba powiedział bardzo mądre zdanie, mam nadzieję, że za chwilę wrócimy do tej rozmowy. Powiedział a propos Ukrainy, a propos Rosji, która nie jest w stanie... O, chyba... Kuba, słyszysz mnie? Tak, jestem. O, jesteś, świetnie. Tak, jestem.
I to będzie zresztą częste w najbliższych, proszę państwa, miesiącach, że kiedy będziemy wspominali jakąś agenturę wpływu w Polsce, czy będziemy wypominali to, tych troli, to będą się dziwne rzeczy działy. Już mnie też próbują zastraszyć ci ludzie, że o, pozwól mnie do sądu. No drodzy państwo, niestety ci, którzy powielają putinowską propagandę tego pseudomocarstwa na glinianych nogach, będą wypominani i wskazywani palcem. Dziękujemy, można tutaj z Ukrainy podziękować Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej, że Grzegorza Brauna usunął z Komisji Obrony Narodowej. Dzięki Naprawdę Bogu. Fajnie, żeby w takich komisjach byli politycy reprezentujący interes Polski, a nie interes państwa, które wysyła tu swoich agentów wpływu i urabia przeciwko własnemu krajowi. To prawda. Kuba, powiedziałeś takie mądre zdanie kilka tygodni temu, to już kilka tygodni, powtarzam, po prostu jesteś jednym z najdłużej przebywających, jeśli nie najdłużej przebywającym dziennikarzem polskim na Ukrainie, ale powiedziałeś kiedyś takie zdanie, że Rosjanie nie byliby w stanie dzisiaj zająć powiatu w Polsce. To nawiązuje do tego, co powiedziałeś o tym oblężeniu tej miejscowości Sumy. Czy ta armia w ogóle jest dzisiaj w stanie, oprócz tego, że ma kierunkowe pociski, bomby, lotnictwo i tak dalej, ale widać, że w tej takiej taktycznej, zwykłej wojnie piechoty i czołgów chłopcy sobie nie radzą i to chyba nie radzą sobie do tego stopnia, że odrzucono ich kawał od Kijowa, prawda? Są pewne analogie historyczne. No, Imperium Rosyjskie zawsze się napina, potrzebuje małej zwycięskiej wojny i w tej małej zwycięskiej wojny dostaje po prostu 1905 Japonia, 1939 Finlandia, prawda? Dokładnie, dokładnie. Ale to też przypomina trochę wojnę krymską z 1854 roku, kiedy nagle car Mikołaj I zobaczył, że cała jego armia po prostu jest ogarnięta kleptokracją, że porozkradano proch na ćwiczenia, porozkradano amunicję, porozkradano pieniądze, żołnierze idą boso i to się dokładnie dzieje po 150, 170 latach. Teraz też zresztą wokół krymskich spraw można powiedzieć druga wojna krymska. Tak, to jest druga wojna państwo, krymska. To, co zostało naprawdę Rosji, to ostatnia siła, którą ma, to manipulacje i strach. Jeśli my się tego pozbędziemy, jeśli tych agentów wpływu zmarginalizujemy, jeśli te bzdury w polskiej przestrzeni publicznej, te prorosyjskie, straszące nas rzekomo trzecią wojną światową, jeśli tego się pozbędziemy, być może nasz kraj, Polska, być może nasz region, region dawnej Rzeczpospolitej wielu narodów, będzie miał spokój naprawdę na całe dekady, będzie miał swój drugi złoty wiek, ale Kuba, my musimy... Czy Europa i świat jest w stanie to zrobić? Bo takiej okazji nie było nigdy. No, co najmniej od początku Rosji Sowieckiej nie było takiej okazji do zmiażdżenia tego samodzierżawy i tej agresji rosyjskiej. Niestety nie słyszę Kuby. No właśnie o to, drodzy państwo, chodzi. Nigdy świat nie był tak blisko do zmiażdżenia rosyjskiego samodzierżawia i to na życzenie tego samodzierżawia. Przecież uzbrojona misja pokojowa uspokoiłaby Kuba. Kuba już widzimy, mam nadzieję, że słyszymy. Kuba, przecież to tak blisko jeszcze nie było. No nie było tak blisko, no, zmiażdżenia tego towarzystwa. Ja myślę, Wojtku, że wy w Polsce tam częściej sobie zadajecie to pytanie i oddychacie z ulgą, że nie trzeba na to pytanie odpowiadać. Co by było, gdyby rządził Tusk, gdybyśmy byli tutaj reprezentantem interesów niemieckich, albo rządziła lewica, która chciała zmniejszenia wydatków na armię, gdyby rządziło jakieś ugrupowanie, które po prostu bardziej przejmowałoby się ekologią niż po prostu bezpieczeństwem tego regionu. I oczywiście obecny rząd ma wiele wad, ale na tę sytuację, na to zagrożenie, jest to jedyny rząd, który reprezentuje realizm polityczny. A teraz, tak jak Wojtku słusznie powiedziałeś, pojawia się okazja, nigdy jeszcze nie było tak blisko, by Zachód uporządkował sobie tę cywilizację, która jest tutaj za granicą, za wschodnią granicą Ukrainy, by uporządkował sobie te sprawy z rosyjskim samodzierżawiem. Jesteśmy bardzo blisko. Potrzebna nam jest tylko i wyłącznie odwaga. Nie do trzeciej wojny światowej, nie do jakiejś wielkiej eskalacji. Po prostu do ostatniego rozbrojenia tych, którzy udają, że są mocarstwem. Oby tak było, Kubo, tobie odwagi nie brakuje. Mam nadzieję, że światu nie zabraknie. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Jakub Maciejewski z Kijowa dla państwa. Serdecznie ci, Kubo, dziękuję za rozmowę. Dziękuję ci, Wojtku. Dziękuję państwu. Ukłony, siły, Kubo, siły, bo odwagi na pewno nie brak. Drodzy państwo, kończymy tę część, a za moment mam nadzieję, że uda nam się połączyć z Pawłem Kukizem. Nisko się kłaniam. Po przerwie się widzimy.